klęska, tylko moralny upadek. Obraz codzienności nie oparty o przesadę. Wynik obserwacji. Co się ze światem dzieje? Da się za to do działania i odbiera nadzieję. Nieliteracka fikcja, a moralny upadek. Wbrew wszystkiemu, co się dzieje. Radę, damy radę. Chyba nie ma już nadziei. Wszystko jest na pokaz. Królestwo wyszło z miasta i nie mieszka tylko w blokach. Nie ma już perspektyw. Ludzi, którym o coś chodzi. Niskie instynkty i tandeta budzą podziw. Biedni już nie tylko młodzi, nikomu nie zależy. Nieważne jest jak, ważne tylko żeby przeżyć. Zresztą wszyscy mają w dupie zdrowie i kulturę. Tylko telewizja receptą na szaro burę. I jedynym rozwiązaniem całego rebusu. I jedyną taką rzeczą, którą robisz, jest przymus. Coraz większy rozłam, coraz bardziej mnie to boli. Nikt nie ma siły zmienić, każdy tylko pierdoli, że mu źle, że mu źle. Ale kurwa komu dobrze? Komu dobrze jest? Niewielu się chce i niewielu daje radę. Widzę i słyszę i odczuwam ten upadek. To nie fikcja literacka, tylko moralny upadek. Obraz codzienności nie oparty o przesadę. Wynik obserwacji. Co się ze światem dzieje? Ja się za to do działania i odbiera nadzieję. Nieliteracka fikcja, a moralny upadek. Wbrew wszystkiemu, co się dzieje. Radę, damy radę. Każda dobra intencja. Dali w ludzi jako ścianę. Wykorzystany potencjał. Dali w ludzi jako ścianę. Próba naprawy tego. Dali w ludzi jako ścianę. Umieram. Nie wiem, czy jest sens to robić dalej. Ja wiem, że to ja mam dawać ludziom nadzieję. Pokazywać nowe fronty, nowe pola manewru. Ale jeśli nie potrafię dostrzec wyżej wymienionych, może jestem skończony, może powinienem przestać. Chyba coś we mnie pękło, chciała dobić mnie rutyna. Zmienić na gorsze, zrobić ze mnie skurwysyna. Ale siebie mam w głosie, a konsekwencje w czynach. Inwencja nie umiera, nowy etap się zaczyna. Pytają co to da, przecież porażka jest modna. Ale nie, wkurwiony dzieciak nigdy ty się nie podda. To nie fikcja literacka, tylko moralny upadek. Obraz codzienności nie oparty o przesadę. Wynik obserwacji. Co się ze światem dzieje? Da się za to do działania i odbiera nadzieję. Nie literacka fikcja, a moralny upadek. Wbrew wszystkiemu, co się dzieje. Radę, damy radę. To nie fikcja, nie fikcja literacka.